Słuchajcie, pierwsze pytanie jest pytaniem typowym. O, już jest na kilku kartkach się pojawiło. Czy można stworzyć szczęśliwy związek z osobą niewierzącą? To jest pytanie trudne. Dlatego, że odpowiedź ja daję, coraz starszy jestem, coraz brutalniejszy. Bo jeżeli to jest, to jest szczęście. W ciele możemy przeżyć li tylko przyjemność, nic więcej. Przyjemności się zużywają, te same boty dają teraz słabszą przyjemność. W wymiarze psychicznym, który nas całkowicie wyróżnia ze świata zwierząt, możemy tęsknić, możemy marzyć. Spełnienie marzeń, tęsknot daje zadowolenie, satysfakcję. Możemy przeżyć coś więcej niż przyjemność. Zwierzęta tego nie mogą przeżyć. Natomiast dopiero w wymiarze duchowym możemy przeżyć szczęście. Jeżeli używamy słowa szczęście, to nie nazwajmy tego szczęściem, przyjemnością, czy nawet więzią psychiczną. Przyjemność można całe życie budować z osobą niewierzącą. Więź psychiczną można budować, więzi duchowej nie. I okaże się za chwilę, że współżycie z osobą niewierzącą będzie miało lukę, bo oto współstwarzamy wspólnie z Bogiem nowego człowieka. Z duszą nieśmiertelną. Będziemy tego człowieka chcieli wychować. Ale ja jej nie będę przekazał wychowaniu religijnym dzieci. Zawracanie głowy. Czy mężczyźni o tym wiedzą, czy nie, są kluczową osobą w ogóle w kształtowaniu postaw dziecka. Dzisiaj wszystkie badania pokazują, że najskuteczniejsza obrona dzieci przed światem, a świat, każdy rozsądny rodzic boi się, że świat wykradnie mu dziecko, to jest dobra więź z przyzwoitym ojcem. Znam małżeństwo, gdzie dziewczyna wyszła za niewierzącego. On był tylko ochrzczony. Tak zwany ślub jednostronny, to by wymagało komentarza. Ona składała regularną przysięgę, ona była sakramentalną żoną jego. On nie był zobowiązany przysięgą, tak, no, bo podawał się jako niewierzący. I przy pierwszej komunii, pierwszego z trójki dzieci, on przystąpił do pierwszej komunii. Przez lata również działali potem w kościele. Znam taki przypadek, ale jeden, gdzie kobieta była bardzo silnym charakterem, takim trochę męskim, z wykształcenia matematyk i... No i potrafiła to zrobić, tak? Natomiast wiara, jak się ożeni, to się odmieni ostrożnie. Ja często rozmawiam z dziewczynami, mówię, proszę pana, spotkałam fantastycznego chłopaka, wysoki, przystojny, gra na gitarze, zwierzątka lubi, do mamusi się dobrze odnosi, pytam, i co, niewierzący? A skąd pan wie? Natomiast i druga sprawa, ostrożnie, bardzo często, dziewczyny częściej, on wierzy, ale on źle wierzy. On za mało wierzy, on nie tak wierzy. Ostrożnie. Nie oceniajmy niczyjej wiary. My tak naprawdę możemy. My nie możemy się zmusić do wiary, nikt z nas nie może. Możemy się zmusić do praktyk. I namawiam, żeby to robić. Bo ludzie, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, rozwodzą się 25 razy rzadziej niż średnia w badaniach, dużych badaniach amerykańskich, pani Mercedes Wilson. A ci, którzy oprócz tego, że chodzą codziennie, co niedzielę do kościoła, nie sprawdzano, czy przyjmują sakramenty, chodzą w niedzielę do kościoła. To 25 razy rzadziej. Ci, którzy modlą się codziennie wspólnie, rozwodzą się 750 razy rzadziej. I prawdziwej głębi więzi duchowej z osobą niewierzącą nie da się zbudować. No nic na to nie poradzę. Tak? Można ułożyć poprawniejsze, przyjemniejsze życie niż parę głęboko wierzących ludzi. Ale to nie znaczy, że trzeba na to iść. Prawda? Jest to trudne. Jak byliśmy z żoną na synodzie, to biskup północnej Afryki, gdzie mordują chrześcijan, muzułmanie, powiedział tak. Z każdym wyznaniem, z ateistą da się zbudować jakoś tam przyzwoity związek. Trudno mówić o głębi więzi, ale przyzwoity związek da się zbudować, da się żyć. Z wyjątkiem muzułmanów. I pokazał palcem, jeżeli napiszemy to ostro w dokumentach, to będzie tak. Po czym dodaje, a ja jestem za tym, żeby napisać to jak najostrzej. Więc są różne sytuacje wierzących, innych wyznań i tak dalej. I powiedzmy, katolik z prawosławnym, ale zwojującym ateistą, kpiącym sobie z wiary, no na pewno nie. Na pewno nie. Ludzie się zmieniają. I my czasem sprawdzamy, czy on jest wysoki, czy ona ma ładne włosy, czy tam jeszcze kształty takie, czy owakie, a nie sprawdzamy. Przykład życia. Dziecko poczęte,
w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeszcze były osobno przed konkordatem, ona się w Urzędzie Stanu Cywilnego dowiedziała, że on jest stanu wolnego, bo tam takie a takie uzyskał rozwód i nie zalega z alimentami w stosunku do dwójki dzieci. Tego nie ustalili. Ale już współżyć zdążyli i już począć dziecko zdążyli. Inna ustala datę ślubu, to są życiowe przypadki. Mówi, że ona by chciała w swoim kościele, w jakim kościele, jestem niewierzący. Dziecko już było poczęte. Aż do takiej sytuacji, gdzie dziewczyna 8 lat po ślubie przychodzi, mówi, proszę pana, chodził ze mną do kościoła, jak się spotykaliśmy w niedzielę. A jak byliście osobno, chodził? Nie sprawdziłam, ale nie chodził. Chodził tylko z nią i dla niej. Ostatni raz w kościele był w dniu ślubu. Jak to powiedziałem w towarzystwie jednego księdza, on był przypadkiem takim, że dziewczyna idąc w dniu ślubu do ołtarza od kruchty usłyszała na ucho, szepnął jej, syknął, ostatni raz mnie tu ka, widzisz. Miała czas do namysłu od kruchty do ołtarza. Powiedziała nie. Kielaki ubite, wódka schłodzona na oczach wszystkich gości. Miała moc powiedzieć nie. Ale gdzie byli wcześniej? Poznajemy się, no to powiedzmy o rzeczach najważniejszych. Oczywiście, im ta wiara jest chłodniejsza, tym mniejszą przeszkodą jest, jeżeli tam pójdzie na Boże Narodzenie, na pasterkę i święcorkę, prawda, i to jest jego wiara, to ten drugi niewierzący mu niewiele przeszkadza. Ale jak dla kogoś to jest poważne i ma być poważne wychowanie dzieci, to już lepiej, jak jest dziewczyna niewierząca, niż chłopak. Dużo lepiej. Bo dzieci i tak pójdą za mężczyzną. A ona przy nim się nawróci, jeżeli będzie ją dobrze traktował. Tylko nie róbmy takich rzeczy, jak jeden kolega opowiadał swoim przyjacielu głęboko wierzącym, który już 5 lat mieszka z dziewczyną i chce ją nawrócić. Musiałby być idiotką. Służy ją oczywiście regularnie, tak? Jego Bóg mówi nie cudzołóż, a on ją ciągnie do łóżka i chce ją nawrócić. No byłaby idiotką, gdyby przyszła do takiego Boga, tak? My możemy pomóc w nawróceniu, tylko nie wierzmy, że jak się ożeni, to się odmieni. Każdy może się nawrócić. Ale nie zakładajmy, że się nawróci, bo potem ból jest za wielki. To tutaj tak na miarę szybko. Na szybko. Czy pytanie się ojca dziewczyny o błogosławieństwo... To znaczy, te rytuały zaręczynowe troszkę osłabły. Ale uważam, że piękne jest, nawet jak się młodzi już dogadają, to oświadczenie się przed rodzicami panny młodej. To jest, bo to jest ważne wydarzenie. Rodzice też na to zasłużyli sobie. Nie, że była kiedyś moda, lata 60. w dobie rewolucji seksualnej, że młodzi wysyłali telegram. W telegramie się wysyłało do rodziców, że wzięli ślub tego a tego dnia i o tym informują. To był przejaw nowoczesności. Ale też i głupoty wielkiej. Przy okazji, jak mamy rodziców, dbajcie o to, żeby zjednać sobie rodziców dla waszego małżeństwa i dla waszych zwyczajów, które wprowadzacie. Żeby ustalanie ślubu nie stało się gwoździem do trumny małżeństwa, bo rodzice pójdą w zaparte, że musi być alkohol, a wy powiedzieliście, że nie i tragedia na lata. Na lata czasem. Iść na ugodę, jesteście młodsi, bardziej elastyczni. Urabiać rodziców, jeżeli coś wyraźnie wbrew wam robią, ale nie idźcie na udry, bo to po prostu życie pokazuje, że to się źle dzieje. Tak, prosić o błogosławieństwo. To jest... Też powinno być miarę w porządku. Powiedział pan, że jeśli dziewczyna odda za szybko swoją czystość przed ślubem, to traci wszystko w oczach. Nie, tego nie powiedziałem. Traci moc. On dla niej przestanie się wysilać. On może ją szanować jako uczciwy człowiek, prawda? Ale powrót do czystości przywraca jej moc. Przywraca moc. Dlatego podaję prostą receptę. Gdziekolwiek zabrnęliśmy, wracamy do czystości. I to jest nasze. Nie mówię tego, że o, jestem pewnie stary, już nie mogę, więc żeby wam przyjemność odebrać. Nie. Robię to dla waszego dobra. Tak, kontynuacja. To będzie łatwo rozszerzyć to pytanie. Czy jak dziewczyna już spółżyła, to ma możliwość stworzyć na nowo nowy związek w czystości? Oczywiście tak. Przy czym nie macie znaleźć idealnego męża czy idealnej kandydatki na żonę. Macie znaleźć realnie najlepszą z możliwych i realnie najlepszego z możliwych. I doradzałem dziewczynom mi bliskim, żeby wyszła za chłopaka. Pytała mnie wprost, który
Miał dziewczynę kilkanaście lat, daleko od kościoła, współżyli jak wszyscy koledzy wokół. Potem poznała go we wspólnocie nawrócony facet. Wstydzi się i żałuje tego, co było. Są pięknym małżeństwem. W tej chwili doczekali się pierwszego dziecka. I bardzo ważna rzecz. Nie tylko dokonania z przeszłości są ważne, bo one trochę obciążają, ale czy jest gotów na zmiany? Jeżeli chłopak mówi, taki już jestem, takiego mnie masz, odczep się ode mnie, to nie rokuje. Choćby wydawał się genialny w porównaniu z innymi. A jest gotów się zmieniać, to rokuje. Dziewczyna tak samo. Mamy się zmieniać na lepsze. Potem się poznaje, czy to już jest miłość, że stajecie się lepszymi ludźmi. Jak wam dalej do konfesjonału, do kościoła, do spowiedzi i tak dalej, to coś tam by trzeba zmodyfikować. To znowu dalej rozszerzenie tego pytania. Jak żyć w czystości, kiedy już był seks? Wiadomo, że to przyjemna perspektywa, ślub 2 lata. Tak. Może odpowiem przykładem. Para współżyła, też daleko od kościoła. Nie było, nie mieli innych motywów. Nie wiedzieli, dlaczego mają żyć w czystości. Przesłanek świat im nie dawał. Nawrócili się. Chyba 2 lata żyli w czystości do ślubu. Po czym poczęło się pierwsze dziecko. Żadnych problemów. Udało się. Tam jakieś chorobowe były problemy, ale generalnie wszystko się układało. I po pierwszym dziecku ona się zablokowała. Bo jej wróciło myślenie, że seks jest brudny. Że jest grzechem. Że jest złem. Tak ta kączka jakąś czasem odbija. Także nie lekceważmy dawnych doświadczeń. Tylko my się musimy całkowicie od tego odwrócić. Jest taka sekwencja. Podświadomość. Jest to ważne w pracy nad sobą. Jest podświadomość. Potem jest myślenie. Potem jest mówienie. I potem są czyny. Powiedzmy, chłopak miał doświadczenia. No nie weźmy, żeby było łatwiej wam słuchać. Mąż zdradził żonę. Wydało się, wobec tego zaczął żałować. I teraz postanowił więcej jej nie zdradzać. I postanowił szczerze. To żeś się było łajdactwo, nie będę jej więcej zdradzał. Ale z kolegami o niczym innym nie mówi, co on by z którą dziewczyną zrobił. I każdą przechodzącą ulicą taksuje i mówi, co o to z tym. Że on jest jak bąbel na wodzie. On za chwilę zdradzi żonę, nawet nie wiedząc kiedy. On ma wyczyścić mowę. Nie pozwala się na świńskie dowcipy. Na jakieś takie komentarze. Ma wyczyścić wzrok do bólu. Ma wyczyścić świadome myślenie. Przychodzą myśli. Zdjęcia mu pokazali. Przychodzą myśli. To on ucieka na swoje znaczki pocztowe, które zbiera. Czyli otwiera klasę z monetami i się całkowicie zdrowo podnieca, czy modelem samolociku, który właśnie skleja. Tak? Przekierowanie myśli jest bardzo ważną podpowiedzią. I dopiero jak wyczyszczę czyny, mowę, patrzenie, świadome myślenie, będę uciekał z myślenia, dopiero wtedy mi się oczyści tył. To, że ja formalnie przestałem coś robić, co jest złego, to jeszcze jest za mało. Trzeba się doczyścić do podświadomości. To jest proces. Ale jest to możliwe. I te koszty można minimalizować. Okay. Tutaj najlepiej pół minuty dla pana na lekturę, bo to generalnie jest rozwinięcie tego punktu dotyczącego współżycia w małżeństwie, zgody, niezgody, tego jak sobie z tym wszystkim radzić. No i mówię, tutaj 6-7 kartek na ten temat, więc najlepiej by pan sobie przeczytał, jakoś zbiorczo odpowiedział. Wiem połowę pytań, jedną odpowiedzią. Wszystko krąży wokół współżycia w małżeństwie. Ta końcówka była krótka, niejasna, chyba dużo było. Tak. Pani, generalnie dziedzina ta ma być uporządkowana według jakichś ustalonych, wspólnie przyjętych zasad. Nie ma polegać na chce mi się, nie chce mi się. I to podtrzymuję. I to jest za mało.
Nie ma być, co jest niestety w zwykłym momencie, się mówi, tak bardzo częste, sposobem karania i nagradzania. Robi się prostytucja w małżeństwie. No nie, może nie wprost, ja zgodzę się, jak mi kupisz futro, ale mniej więcej do takich transakcji dochodzi, prawda? Kobiety czują pewną przewagę, bo na początku marca tyle mężczyzna dużo częściej pragnie współżycia. I w związku z tym ona częściej odmawia, bo on częściej naciskał się matować, tylko nie tak często, jak on by chciał, nie tak rzadko, jak ona by chciała, tak w skrócie. A to powinien też powodem jakiegoś terenu, jakiegoś kompromisu. Ale ta sfera ma być jakoś obudowana wspólną ugodą. Jeżeli mężczyzna miał doświadczenia z pornografią, bardzo wielu miał. Jego ochoty na współżycie, scenariusze są często rodem z pornografii. I ta ugoda może być wielka. Spotkałem parę, która stoją koło siebie, on mówi, że on chodzi codziennie na przewieszonym rzęsami medalikami, a ona stoi koło niego, bo im się seks nie układa, ona sobie skłonęła, proszę pana, ja mam chyba ze 100 kompletów blizny erotycznej, bo mąż wie, że jak wreszcie trafi w dobrą, to będę z nim szczęśliwa. Jeżeli ktoś miał doświadczenie z pornografią, niech uzna w pokorze, jeżeli chce tą sferę wyprowadzić na prostą, żadnych scenariuszy z mojego pomysłu, żadnych, niech boli, niech będzie karał za to. Niech żona powie, jak ona by marzyła, żeby to się odbywało. Jeżeli chce, żeby ta sfera pięknie działała, a będę narzucał żonie jakieś swoje chęci, chuci i pomysły, to ja tą sferę zablokuję, bo będę przeszedł na żonę, że jest głupia, że jest nienormalna i tak dalej. Będę miał rację, ale tu nie miał rację, bo nie to, żeby ta sfera działała. W kobiecie, uwierzcie panowie, w kobiecie są wszystkie opory. Przecież mężczyzna, no jak mężczyzna działa? Ile potrzebuje czasu do zwodu? Kilkadziesiąt sekund. Spływa pobudzenie, wzrok, wyobraźnia, spływa krew, wypełnia ciała, jak miejsce, następuje zwód. Jednocześnie narządu wymaga kilku sekund. Tak mówię, nie namawiam do tego, ale jest jeden fakt fizjologiczny. Zbyty z nasieniem po około 20 sekundach następuje zwód. Najchętniej by się odrzucił twarzą do ściany i zasnął. Zero skutków biologicznych w jego ciele. Zero. Ja nie mówię o chorobach, że żeby to musiało. Normalne biologiczne skutki w nim żadne. Wyrzucił razem od tym nasienie. Tylko wiecie, wiecie, jak to się dzieje? Na starze Moraniewicza, zastanawiam się jeszcze na pewno ten moment. Złożony był nasienie w jej drogach rodnych. Każda wie, że tak się ludzie rozmnażają. Każda kobieta. Czasem jeszcze po menopauzie, kiedy już nie jest, na pewno jest niepłodna. Czasem po operacji wyrzuceniem nowotworowej macicy tajemniki wody jest na pewno niepłodna, pochwa pozostaje, jest możliwe współżycie. I wpada na pomysł, a co będzie, jak się poczęło? Jest tak głęboko w kobiecie wkorzenione współżycie z poczęciem, że nawet kobieta obiektywnie niepłodna nie może się od tego wyzwolić. I w niej takie myśli chodzą. Większość boi się powiedzieć mężowi, żeby jej nie wyszczędził. Ale jednak coś takiego się dzieje. Kobieta ma cały zestaw lęków związanych z puszczeniem granicy swojego ciała. Panowie tego nie mogą zrozumieć, muszą uwierzyć. Jest naturalny lęk przed puszczeniem granicy swojego ciała. I to ten lęk likwiduje tylko opiekuńczość, miłość, ofiarność, cierpliwość mężczyzny. Ona musi mieć subiektywną pewność, że on będzie z nią do końca życia. I gdyby poczuło się to w najgorszym momencie, on, nawet gdyby ona zwariowała się na to, on jej na to nie pozwoli. To są warunki, w których znikają wszystkie opory w kobietach. I my mamy takie warunki stworzyć. Chciałam ja naprawdę odbyć pierwszą odpowiedzialność męska. Odpowiedzialność za życie poczęte. To nie jest założenie prezerwatywy. Odpowiedzialność wymaga użycia rozumu i woli. Mam przede wszystkim panować nad swoją seksualnością. Uruchamiam się wtedy, kiedy jest dla nas i dla dzieci dobrze, a nie uruchamiam się wtedy, kiedy jest dobre. Facet, który nie panuje nad sobą, przepraszam, nie nadaje się do małżeństwa. Bardzo wielu mężczyzn niepanujących nad sobą wchodzi w małżeństwo. Czyż prawdopodobnie nikt z was nie słyszał o rozpadzie małżeństwa bez bałaganu sfery seksualnej. I prawdopodobnie nikt z was nie zna przypadku księdza, który odszedł z kapłaństwa inaczej jak przed bałaganem seksualnym. To jest kluczowa walka o szczęście w życiu. Walka o czystość. Teraz tak wyśmiewana, tak. Także jeszcze raz. Wielką mądrością jest w niektórych dziedzinach powierzyć kobiece władzę i się jej słuchać.
słuchać kobiety mężczyzna powinien zawsze, a słuchać się w niektórych dziedzinach. Bo często kobiety mówią o rzeczach, które nas nie interesują. I... No bo jak mówię o kolorach i kubkach niemowlęcia, to przepraszam Panie, to nas nie interesuje, więc nie wiedzieć, czy jest żywe, czy nie. To jest inne podejście. Natomiast powinien mężczyzna słuchać, bo to jest najcięższa robota w małżeństwie, która najlepiej płatna jest. Ona będzie w niego patrzona jak w obrazek, jak on zawsze słucha, gdy ona coś do niego mówi. A się słuchać, gdy chodzi o sprawy seksualności, gdy chodzi o sprawy wychowania małego dziecka, gdy chodzi o relacje międzyludzkie, tam warto się kobiety słuchać. Podsumowując, jeżeli mężczyzna podporządkuje się żonie, a ona nie będzie się bała mu powiedzieć, że nawet w piątym dniu pojęcia ona myśli, że może się dziecko poczuć. I on nawet termin likwiduje. A jak się poczuć, to przyjmiemy. Widocznie się że my potrzebujemy dziecka. Chociaż na rogu widzimy, że nie powinno się poczuć. On ma nawet jego swoje zwycięstwa. I wtedy sfera nie układała się dobrze. Jeżeli będzie się układała według pomysłów mężczyzny skażonego pornografii światem, to będzie się układała źle. I żona będzie znosić w trudzie między 66 a 80% w Polsce kobiet, żon zgadza się na swój życie, bo mężczyzna zależy. A jakby tego nie było, byłby spokój. I te wszystkie żony były jakoś przez mężczyznę bardziej brutalnie lub mniej przymuszane do współżycia w warunkach dla niej złych. Naszą mądrością jest spytać, czy na pewno wszystko jest okej. Okay. Czy może czekam w garankę powieści, bo się boję, że jeszcze za to czyste. Czy może trzeci zarobi do drzwi, gdzie będzie miała spokój, że nikt nie wejdzie, prawda? Co jeszcze mam zrobić, żeby się naprawdę nie musiała niczego bać? A nie targować się, co mi wolno, czego mi nie wolno. To jest za poważna sprawa, bo rzutuje na całe życie szczęście, doczesne i wieczne. I jeżeli tą sferę puścimy na ziemię, jak świat podpada, no to będzie tragedia. To mówienie, czy zwykłe brak ochoty, kochani, nie, naprawdę nie. Bo to jest normalny środek wyrazu miłości małżeńskiej. Oczywiście brak ochoty to zdradza, zwykle zdradza niechęć do tej sfery. Dlatego, że to wcześniej było. I brak ochoty jest ważnym sygnałem. Notoryczny brak ochoty jest bardzo ważnym sygnałem. Ale jakie na to receptę? Poprawić więź w wymiarze psychicznym, poprawić więź w wymiarze duchowym, dać pełne bezpieczeństwo, jak ona przyjdzie. A nie szantażować, jak się nie zgodzi, to się rozwiodę z sobą. No bo takie rzeczy się dzieją. I ona jeszcze bardziej zblokowana, zgadza się na spółcie pod presją. Zapamiętajcie to słowo. Zbliżenie małżeńskie może tych dwoje ludzi niesamowicie do siebie zbliżać i ma równą moc niesamowitego oddalania i ranienia. Pomysły mężczyzn często kobiety ranią, dlatego każdy twój pomysł, jeśli masz swój pomysł na cokolwiek, to spytaj ją na pozycji swobodnej, bez presji, bez wymuszania. Jeśli tej kobiety duchowo nie odpowiada, estetycznie odpowiada, to poniechaj swojego pomysłu. Bo jeżeli jej to będzie nie odpowiadać, to ona się zablokuje na sferę, to tobie tak zależy. Także wybaczcie panowie, ale jesteście w tej dziedzinie uzależnieni od kobiet. Jeżeli chcemy, żeby prawdziwie dobrze, to musimy być mądrzy. Nie kierować się własnymi odczuciami. Bo to sorry, na noc, zawsze się świat nam odwiedzą ucha różne bzdury. No nie odpowiedziałem na wszystkie szczegóły, tak, ale nie da rady. Kobieta może się autonomizować. Autonomizować. Na kobietę. Dziewczyny, odnajdziecie swoją kobiecość w jakichś formach matkowania. Jeżeli byłaś jakoś z tego ogołocona, przez wychowanie, czy nawet przez to, że rodzice byli w tej kondycji, najmniej się przy najbliższym jakimś spotkaniu, nie wiem, wspólnoty, grupy, do opieki nad dziećmi. Najmniej się. Jeżeli masz takiego zdrowego ciągu do dzieci, że dzieci się nie wzruszają, znaczy, że coś w twoim wychowaniu gdzieś tam się podłamało. Bo to jest taki prosty miernik kobiecości. Jeżeli dzieci cię realizują w dobrym znaczeniu, to jest coś normalne. A jeżeli dzieci się drażnią,
to zadaj, zmuś się do opieki nad dziećmi raz, drugi, piąty, dziesiąty, który się pokochała. Wtedy odnajdzie siebie w roli kobiety. Jeżeli ci wmówiono, że musisz być profesorem, nie wiem, medycyny w dziedzinie tam kardiochirurgii i w to uwierzyłaś, to będziesz się bała dziecka, bo dziecko ci zepsuje karierę. I wiele kobiet, bardzo powiem, nawet może być genialny, cudowny, wspaniały, delikatny mąż, a ona do odkrycia wnosi lek, bo ona niby się zgodziła, nawet w protokole parafii napisała, że planuje poczęcie dziecka. Ale ona się boi, bo jest kariera za mali. Krzywdzi męża, krzywdzi siebie. Tak? Dopóki, w dzisiejszym świecie, ja wiem, że wiele kobiet, ktoś teraz ma problem, niech sobie kupi za 8 zł książeczkę o kobiecości. To jest książka mojej żony, tak nie jest tak, co wejście za darmo, jak masz 19 zł. A masz problem rzeczywiście. To ja powiem, Polska Akademia Nauk, doktorat, stypendia zagraniczne, rodzi się pierwsze, upragnione długo wyczekane dziecko, zostawia, kamiara akademika stypendium, zostawia, 10,5 roku jest w domu z dziećmi. I pisze, że dziękuję Panu Bogu i mężowi, że mogła ona wszystkie te realizacje dzieci, wszystkie wzloty, upadki, kroczki, ząbki, bierzezówka, wszystko ona rozpijała, a nie jakaś tam opiekunka. I za nic się ciebie tego nie oddało. Siadam dzieci, więc mi nie pomaga. Ale do tego, żebyś mogła być szczęśliwą mamą, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci są malutkie, musisz, nie powiem wychować sobie, spotkać, ale wypracować wspólnie faceta, przy którym jest całkowicie bezpieczna. I przy którym będziesz panią domu, a nie kurą domową. I nie da rozjadę, który nie przynosi pieniędzy. I jeżeli będzie tego nie przeskoczy, będzie mierzył wartość człowieka pieniędzy, zarabianie, to skrzywdzi żonę, skrzywdzi dzieci. Także myślę, że taką miarą jest ten złoto do macierzyństwa. Jest inny problem, dziewczyny testujące do macierzyństwa, że się spotyka faceta, który się do tego nadaje. Wtedy przestrzega przed dramatycznymi decyzjami matrymonialnymi, byle jakich byle był. Nie wolno ci tego zrobić. Jesteś odpowiedzialna przed sobą i przed swoimi dziećmi. Za takiego ojca wybierasz męża i ojca dla swoich dzieci. I pewnym minimum trzeba postawić. Ale kochany chłopak może naprawdę się mocno pociągnąć. Ale wtedy, kiedy zdobywa. Jak mężczyzna, panowie, którzy bez ojca się wychowaliście, jest to pewnie kilku, albo z niedosytem ojca jest wielu. Jest to, wspomniałem, jest to kobiece myślenie. Myślenie emocjami. I taki chłopak może, naprawdę to jest fakt, w kościele sprzed ołtarza uciekł, bo się przestraszył, że jednak on nie wie, czy na pewno jest zdecydowany. Typowe kobiece myślenie. I jeżeli chcesz zamianować ciebie na mężczyznę, planuj sobie cokolwiek. Planuj sobie przyjść dzień, wstaję o 6.15, dzwoni budzik, nie no, wystarczy, jak stanę o 8. Przegrałeś. Przestraciłeś szansę. Planuj czynność po czynności w ciągu dnia i egzekwuj od siebie. Ale nie masz wody, to właśnie wtedy zrób, że nie masz wody, bo postanowiłeś tak dobrze. I zwykłym takim egzekwowaniem od siebie postanowień, rozważam, co jest dobre, co jest złe, podejmuję decyzję i robię to, co jest dobre, choćby kamień z nieba leciał. Oczywiście czasem trzeba zmienić, warunki to dyktują. I każda rzecz, którą od ciebie wyegzekwowałeś, mianuje ciebie na mężczyznę. Każda przegrana, że uległeś lenistwu, słabości, no to się na tej drodze. Więc to, mądrością jest jak najmniej upadków, jak najwięcej wzlotów. I w pewnym momencie zobaczysz sam, bo to się czuje, że ja z jakimś spokojem podejmuję decyzję. Nie miotam się, to chwilę, jakimi myśli chłopcy bez mężczyzny, co się miotają. Do ostatniej chwili już tak, czy tak. I tak dalej, dlatego tu uciekają przez szubę. Także mężczyzna może sobie pomóc w dorastaniu do roli ojca, wchodząc w rolę opiekuna. Czy to będzie, nie wiem, nawet planowanie zwykłej wycieczki studenckiej. Czy wjedzie się pod opiekę tam grupy tam dzieciaków starszych na spotkanie rodziców jakimś tam. Czy w kręgu rodzinnym, ja się mam wyjść z dzieciakami. Zmusza się do czegoś, czego nie umiemy, czegoś się boimy, ale z czymś się oswajamy. Raz, drugi, trzeci, okazuje się, że fajnie z tymi dzieciakami jest. Jak zobaczę, że sprawia mi radochę
opiekowanie się słabszymi od siebie, to ja mam dorosłe, bo to jest jeden z ważnych elementów męskości. Nie oglądaję się na siebie, że mi jest wygodnie, tylko że ja mogę coś zrobić dla innych, co mnie trochę kosztuje i znajduję w tym fajne. Czyli podejmowanie decyzji, rozum wola, egzekwowanie i drugie, wchodzenie w relacje opiekuńcze w stosunku do ludzi, którzy potrzebują jakiegoś. Nawet zwykłe zaplanowanie wycieczki, przeprowadzenie według mapy gdzieś tam, cokolwiek zrobię dla innych, to mi się nie opłaca, mi nominalnie się nie opłaca, bo to jeden jest taki czas na przygotowanie, ale beneficjentem tego jestem ja. Bo jestem taki drugi, że jest w rozwoju. Kani, całej wódki nie wypijesz, mówią Rosjanie. I doczytajcie trochę. Jakby ktoś chciał z mężczyzn tak siebie ustawić, to namawiam na warto to jest. To najlepsza mężczyzna. Nie wiem, co na to jest, ale jeszcze ma. Leży. Ta sfera seksualności jest bardzo zbudowana w tym warto uprawiać seks. Dla pań, które chcą mobilizować facetów, nie wiem, czy jeszcze leży, jest kilka, krokoduj do ukochanej. Jak mobilizować faceta mądrze do wzrostu? Dla mężczyzn, żeby nie ranił dziewczyny, kobiety, żony, ewaczuje inaczej. Szacunek dla uczuć codzienności kobiety. Tarcz. Dzięki.